Cześć, z tej strony działka Converse Vlog. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, a w tym odcinku na mojej ponad 400-metrowej działce ROD, na której chcę połączyć naturalne uprawy z najnowszymi technologiami i udogodnieniami, wykonam najłatwiejsze, najszybsze cięcie malin, porzeczek oraz borówek. Dzięki temu moje krzewy zaplonują jak szalone i będą bardziej odporne na choroby oraz szkodniki. Także miłego oglądania, zaczynam! Film dedykuję przede wszystkim do smakoszy malin, porzeczek, borówek i ogólnie owoców jagodowych. Dlaczego warto mieć swoje owoce? Ano dlatego, że krzaki raz pięknie zdobią ogród i są pożytkiem dla owadów. Dwa, dają nam sporo oszczędności. Zobaczcie, ile trzeba zapłacić w sklepie za gotowy koszyczek owoców. A tak mamy swoje i przynajmniej w moim przypadku niepryskane i w pełni ekologicznie nawożone. Dlatego ja tutaj stawiam na swoje owocki, mam gdzie, mam miejsce, więc korzystam i Was do tego również zachęcam. Jak i kiedy ciąć borówki, porzeczki, aronie, maliny i innego typu krzewy? Najważniejszym błędem jest zrobienie tego za późno. Tak, dokładnie, nie można ciąć tych krzewów za późno, czyli chodzi mi to już o wiosnę, kiedy cała wegetacja startuje, kiedy te soki płyną już w gałązkach, kiedy pączki zaczynają nabrzmiewać. Po prostu, jeżeli zrobimy to w tym okresie, może to doprowadzić nawet do całkowitego braku owoców w danym roku, a tego nie chcemy. Wspomnę również o kolejnej bardzo ważnej rzeczy. Ściółkowanie warto sprawdzić, czy nie trzeba dodać zrębek lub jakieś ściółki, ewentualnie jak używacie agrotkanin czy włóknin, czy te materiały są całe, czy gdzieś ich tam nie pozwiewało, czy też się nie rozpadły w czasie ostatnich sezonów. Ściółka chroni przede wszystkim bryłę korzeniową przed przemarzaniem i co najważniejsze, uchroni nasze krzewy przed brakiem wody w upalne dni. Ściółka bardzo dobrze również trzyma wilgoć, a ponadto rozkładając się zasila nam nasze krzewy, wzmacniając je dodatkowo. Zacznę od borówek. Dla borówek stosuje się dwa rodzaje cięć. Pierwsze cięcie jest to rok po posadzeniu, a drugie cięcie jest to już typowo sanitarne, prześwietlające. W pierwszym roku od posadzenia najłatwiej i najlepiej obciąć wszystkie pędy na wysokości 15-20 cm. Łapiemy taki pęczek i haratamy równo. Dodatkowo usuwamy wszystkie uschnięte, zarażone, najsłabsze i uginające się gałązki. To naprawdę nam ułatwi życie w późniejszym etapie uprawy. W moim przypadku mam już starsze borówki. Są już w moim ogrodzie trzeci sezon. I także w drugim i w kolejnych latach podstawowe cięcie polega na usunięciu schniętych, chorych i przemarzniętych gałązek. W drugiej kolejności obcinamy od nogi z wnętrza krzewu i te, które się krzyżują lub pokładają. Ma to na celu dostarczenie jak największej ilości powietrza oraz światła do naszych krzewów. Ważne jest też usunięcie pędów starszych niż 5 lat. Borówka bowiem najlepiej owocuje na 3 do 5 letnich pędach. No dobra, ale w jakim wieku są pędy w mojej borówce? Już pokazuję i tłumaczę w zasadzie. Zielona łodyga nie zdrewniała, bez rozwidleń. Jeden pęd to jest pęd jednoroczny. Zielona łodyga nie zdrewniała, z rozwidleniami. To jest pęd dwuletni. Lekko zdrewniała łodyga, z rozwidleniami to jest pęd trzyletni. Generalnie łodygi zaczynają już tak lekko pękać i być takie mocniej zdrewniałe od 3-4 roku. I w zasadzie rozpoznać najłatwiej już w tym okresie borówkę, która nie będzie miała owoców albo będzie słabiej owocowała, po tym, że ma bardzo dużo rozwidleń, taka gałązka, ta kora już się łuszczy. Tak jak w tym przypadku, to jest przypadek, gdzie już mam ściętą tą borówkę w zeszłym sezonie, ale tak wyglądała ta łodyżka. Dodatkowo na krzewach trzeba obserwować, czy są pączki. Pączki, które będą tutaj zawiązywały nam owoce. Jeżeli ich jest mało lub nie ma wcale, to oznacza, że borówka nadaje się do ścięcia, znaczy w zasadzie ten przyrost w tej borówce, tak? U mnie będzie to dzisiaj tylko cięcie typowo sanitarne, prześwietlające, ponieważ te borówki odmładzałem już w zeszłym roku, a w zasadzie przycinałem dosyć mocno. W tym roku dam im troszeczkę się zagęścić i zobaczymy, jak to będzie wyglądało z owocowaniem, a tu możecie zobaczyć na tej przebitce właśnie, ile owoców było na moich borówkach i jak pięknie owocowały po już pierwszym cięciu, które wykonywałem w ubiegłym roku. Pamiętajcie, zasada im rzadziej, tym lepiej. Może się wydawać, że krzewy z mniejszą ilością pędów będą słabiej owocowały. To jest nieprawda. Całą energię, która poszłaby w stare i zbyt słabe pędy, roślina przekieruje do owoców i na przykładzie mojego ubiegłorocznego cięcia oraz zbiorów zrobiło to naprawdę sporą różnicę. Tutaj na przykładu prześwietlę jedną borówkę, żebyście zobaczyli, o co chodzi. Wykorzystam do tego taki mały sekatorek, no i taki troszkę większy, gdyby były problemy z grubszymi gałązkami.
Zaczynam od tego, że patrzę, jak ta woróweczka mniej więcej wygląda. Tutaj już widzę pierwszy problem. Tu jest taka odnóżka, którą zostawiłem w poprzednim roku. Myślałem, że coś z tego będzie. No i poszła do środka. Także ją obcinam, żeby po prostu w środku krzewu zrobić miejsce. Wyciągam. Tutaj oczywiście warto sobie te wszystkie trawki pousuwać. Ja, będąc już tutaj na wiosnę bardziej i mając większej ilości zrębki i będę to wszystko tu ogarniał, to sobie wtedy to zrobię. Na ten moment priorytetem dla mnie jest prześwietlenie krzewów. Kolejne gałązki. Tutaj kolejna jest w środku, także widać, że jesteś już zdrewniała, prawdopodobnie 4-letnia, nawet 5 może. To chyba jedna z tych najstarszych, więc już do 5 lat może być. Dobra, usunąłem te takie najstarsze chyba. Tutaj widzę, że jeszcze jedna mi idzie tak mocno na boki. Dodatkowo czubki ma już przemarznięte, uschnięte, więc ją też ciacham przy samym spodzie. Bez litości naprawdę krzew nam się odwdzięczy, jeżeli dobrze się nim zaopiekujemy. Tutaj jeszcze mamy coś, co nam się kładzie na bok i będzie wisiało do ziemi, więc obcinamy. Tutaj jakaś mała, świeża. Tutaj ze środka wyrasta jeszcze coś, co idzie mocno na bok, więc obcinamy. Jak widzicie, na przykładzie większego krzaczka wam pokażę, to będzie dużo takie cięcia widać. O, i mamy krzaczek przycięty, zobaczcie, jak to wygląda. Boróweczka, elegancko, będzie miała dużo światła, nie krzyżuje nam się tu nic w miarę. No może tą gałązkę jeszcze ciachnę. I tak oto mamy krzaczek ogarnięty, przechodzimy dalej. Teraz wam pokażę cięcie malin. W moim przypadku są to maliny letnie. Maliny te owocują na pędach dwuletnich. Pierwszoroczne pędy wyrastają nam tylko w pierwszym roku, takie wilki, i dopiero w drugim roku mamy z nich owoce. Oznacza to, że wycinamy tylko te pędy, na których widać, że były owoce. One już nam się nie przydadzą, nie zaowocują w tym sezonie i warto zrobić miejsce dla nowych pędów, które z kolei dadzą nam fajny plon. Warto od razu usunąć najsłabsze i porażone chorobami pędy z czysto sanitarnych powodów. A tutaj wam pokażę przykład takiego wyowocowanego pędu. Jak widzicie, pęd, nawet widać resztki szypułek na nim, jest dosyć mocno uschnięty, popękany i taki pęd należy usunąć. A tutaj widzicie przykład działania szkodnika zwanego przeziernikiem malinowcem. Zazwyczaj takie zgrubienia powstają nisko nad ziemią. Larwy przezierników żerują w pędach malin, wgryzając się we wnętrze łodyg. Wyraźnym objawem obecności szkodników w łodygach są widoczne pod koniec lata zgrubienia i narośla powstała w dolnych częściach pędów właśnie. Maliny zaatakowane przez przeziernika rosną słabo i wydają mały plon niskiej jakości. A oto przykład działania kolejnego szkodnika. Jest to pryszczarek na maliniak łodygowy. Te zgrubienia są podobne nieco do poprzednich, występują jednak troszkę w dłuższej takiej formie. Są tak jakby rozciągnięte. Samice szkodnika składają jaja na jednorocznych pędach. Larwy żerują pod korą. Wskutek żerowania larw pęd brązowieje, po czym tak jakby pęcznieje i pęka kora. Odstaje, łuszczy się. W miejscach uszkodzeń przez larwy pryszczarka mogą wnikać zarodniki grzybów. Na zasiedlonych przez pryszczarka pędach roślina gorzej owocuje. W czasie suszy pędy mogą zasychać i nawet zamierać. Pędy cechuje także niska mrozoodporność. I teraz na przykładzie tej kępki malin pokażę wam, jak ja najszybciej, najskuteczniej właśnie takie maliny przecinam. Jak widzicie, mam tu taki szpalerek i im szybciej go zetnę, tym lepiej dla mnie. Dlatego zabieram się do roboty. W międzyczasie opowiem, co i gdzie i jak i dlaczego. Pierwsze tutaj takie steczniki suche, ja je wycinam, ponieważ i tak w tym roku te młode, co mają urosnąć, urosną, a na tych i tak nic sam nie zaowocuje. Wiatr, jak widzicie, już trochę nam pomógł. Połamał trochę te suche, wyowocowane pędy. Ja dokończę dzieła. Jak widzicie, tutaj też widzę od razu działanie szkodnika, więc ten pęd jak najniżej obcinam. Kolejny złamany idzie do wycięcia. Patrzę sobie do góry. Jak widać, trafiłem na taką świeższą kępę, ale tutaj też jest wyowocowany. Ciach, poszło. I reszta pędów są to młode pędy. Dosyć silna roślina i teraz pozostaje mi nic innego, jak sprawdzić górną część, czy nie są te pędy zarażone przez szkodnika. Szukam tych zgrubień. O, tutaj widzicie, jest zgrubienie, prawdopodobnie roślina jest już zarażona, ale to jest krzak obok, ale żeby się nie cofać, już go haratnę.
I tyle. Więcej nie widzę żadnych uszkodzeń na tym krzewie, ale pozostaje mi jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Z uwagi na to, że te maliny porosły, jak widzicie, dosyć wysokie, zbyt wysokie pędy złapię w ten sposób i je tu mniej więcej na jednej wysokości ciachnę. Gdzieś to będzie 1,80 m, 1,90 m. I tak je zostawiam. Minutę mi to zajęło i mam ogarnięte. Przechodzę do porzeczek. Porzeczki najlepiej ciąć po owocowaniu lub zimą, zanim porzeczka ruszy z wegetacją. O tyle ważne jest to u porzeczek, że jeżeli nie zdążymy z terminem i ta porzeczka ruszy, to prawdopodobnie nie zobaczymy owoców w danym roku. Cięcie ogranicza się najczęściej do prześwietlania krzewu i usuwania nadmiaru pędów. Nieprzecinana porzeczka traci swoją produktywność i nasze zbiory są dużo mniejsze. Najbardziej produktywne są pędy 3-4-letnie, starsze najlepiej usuwać w całości. Krzewy przesadzałem i wykonywałem cięcie odładzające około 2 lat temu. Dzisiaj usunę pozostawione wtedy przeze mnie najstarsze pędy, pobudzając rośliny do wypuszczania nowych w nadchodzącym sezonie. A teraz pokażę Wam przykład cięcia na tym oto krzewie. Jak widzicie, krzew jest dosyć rozłożysty, ma dużo odnóżek. Ja teraz po prostu przejrzę i zobaczę, jak to wygląda. Krzew ma bardzo dużo pączków, fajnie wygląda. Tutaj obetnę tylko tą gałązkę, która jest najniżej, żeby ona po prostu pod wpływem ciężaru nam się nie stykała z podłożem. Chcę uniknąć w ten sposób chorób grzybowych. Kolejne gałązki, jakie tu widzę, to są gałązki wewnątrz i te usunę, żeby po prostu krzew był jak najbardziej prześwietlony. Kolejne pędy, które utnę, to tu widzicie, ze środka wychodzi taka gałązka. I ta gałązka dostała ode mnie szansę, zostawiłem ją przy ostatnim cięciu. Teraz po prostu zaczęła przeszkadzać, jak już wyrosły te młode wszystkie pędy. Te wszystkie pędy jednoroczne, one sobie tutaj, widzę, fajnie dadzą radę, wchodzą do środka, dlatego tutaj te starsze, co mają już te pędy też zawijające do środka, poprzycinam, żeby nie przeszkadzały młodzieży. Dobra, tu już mam obcięte. Jeszcze widzę jedną rzecz, tu jest dosyć stary pęd. Po czym poznaję, że jest stary, bo ma sporo rozgałązień i kora już w tym miejscu na dole zaczyna pękać. Ja ten pęd jeszcze na ten rok zostawię, tylko go nieco tutaj przycharatam, żeby nie przeszkadzał za bardzo młodzieży. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z uwagi na to, że na tej działce jestem 4 lata, nie wiem dokładnie, ile te pędy mają lat. Porzeczka jest o tyle trudna, że no, na borówce widać prost, tak? Pęd pęka i ta kora zaczyna się łuszczyć. Tu nie do końca, tutaj mam taki na pewno stary okaz i ten stary okaz wygląda no mniej więcej tak, no ale ja nie wiem, ile on ma lat, czy to są 5-letnie, czy 6, czy 7-letnie, bo one już wtedy wyglądają dosyć podobnie. W każdym razie ten wygląda lepiej, więc szacuję, że około 4 lat, czyli teoretycznie fajnie jeszcze powinien w tym roku owocować. Postanowiłem wrócić jeszcze do tego krzaka i pokazać Wam na przykładzie porzeczki, jak wygląda taki stary pęd. To właśnie jest ta najstarsza odnoga. Ten krzak w zasadzie miał ten i kilka jeszcze troszkę młodszych pędów, no ale ten już widzę, że jest dużo starszy niż reszta, więc go haratnę. Patrzcie, pół krzaka wyciąłem przez to. Jest bardzo porozgałęziany, ale przez to mam 3-4 silne pędy i reszta młode wilki, które będą tutaj robiły robotę w kolejnych latach. I na tym krzewie to było całe cięcie, tylko ten najstarszy pniaczek wyharatałem. Jak widzicie na przykładzie moich roślin, cięcie wcale nie jest trudne. Lepiej za dużo wyciąć takiego krzaka, niedokładnie go ściąć, niż zostawić go samopas i żeby łapał więcej chorób, więcej szkodników. Nie ma co się bać cięcia, roślina sobie poradzi, o ile w jakiś wyraźny sposób jej nie uszkodzimy, nie wda się choroba grzybowa po cięciu. Rośliny są bezpieczne. Dodam na koniec tylko, jeżeli zabieracie się za cięcie, róbcie to w dni suche, bezdeszczowe, żeby tam jakieś patogeny nam się nie rozwinęły. Tutaj zobaczcie, złożyłem wszystkie pędy, wszystkie gałęzie, wszystkie takie twardsze elementy roślin, które wycinałem, dlatego żeby później przez rozdrabniacz je przepuścić. Na razie niech one sobie tutaj leżą i dosychają. Ja dziękuję Wam za dzisiaj, zapraszam Was do kolejnych materiałów. Pozdro, Converse Vlog. A jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy lub Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę dla zasięgów. Hej!